Witajcie drodzy kochani, jako że sytuacja jest na świecie niezbyt spokojna, ja bym wam polecał zrobienie plecaka ucieczkowego, zaopatrzenie się w lekką i ciepłą odzież, w bardzo lekkie i wygodne buty. Niekiedy warto zapłacić trochę więcej pieniążków, ale po prostu mieć dobrą odzież, ciepłą odzież, lekkie buty, czapkę jakąś, dobrą kurtkę ciepłą, nie ubranie jakieś ciężkie, lepiej żeby ta kurtka była lekka, ale ciepła, żeby spodnie były lekkie, ale po prostu żebyśmy się czuli w tych spodniach wygodnie, obuwie żeby było po prostu lekkie i ciepłe, również na warunki zimowe, bo ponieważ możliwe, że cała historia może się podziać właśnie zimą, właśnie na koniec grudnia. Także żebyście mieli właśnie przygotowany odpowiedni namiot. Może być to namiot nieduży, mały, lekki, nadający się na przykład do włożenia do plecaka, żebyście mogli go łatwo rozłożyć, łatwo złożyć, żeby to nie było skomplikowane, szybko rozłożyć i szybko go złożyć. Jak również komplet odzieży, komplet spodni, mogą być to trzy pary spodni, jedna kurtka lub ewentualnie jakiś dres, żeby odzież nie była taka, w której wy po prostu się pocicie, jesteście przepoceni, ale właśnie taka odzież, która jest przewiewna, lekka, która oddycha, a tym samym jest nieprzemakalna, także buty powinny być Gore-Tex, nieprzemakalne, jeżeli jesteście, przedzieracie się przez las, przez mokradła, przez góry. Również dobrze jest zaopatrzyć się w jakieś zapalniczki, zapałki w takim stylu, żeby one nie zamokły, mieć je w takich miejscach, żeby one po prostu miały funkcję stuprocentową. Musicie odpowiednio to po prostu sobie przygotować. Również możecie się zaopatrzyć w batoniki energetyczne. Są to malutkie batoniki, gdzie idzie kupić w sklepach. No tutaj w Hiszpanii idzie kupić w sklepach, gdzie ewentualnie i w miejscach, gdzie się robi sport, gdzie się trenuje, na siłowniach. Idzie kupić batoniki energetyczne lub w ekologicznych sklepach w Niemczech, w Reformhausie. Batoniki zrobione z suszonych owoców. Właśnie dzięki takim batonikom, drodzy kochani, możecie mieć energię, siłę i po prostu przeżyć w trudnych warunkach. To jest taka informacja techniczna dla was, że możecie się po prostu najlepiej uposażyć w takie lekkie rzeczy, czyli po prostu odzież, która będzie lekka, buty, które będą lekkie, spodnie, które będą ciepłe, jednocześnie lekkie. To jest właśnie taka dla was rada. Jednocześnie polecam dla was wszystkich aronit mineralny bardzo zdrowy, odpromiennik mineralny bardzo zdrowy, możecie go zakupić na linku pod YouTube'em, jak również podkładkę, która harmonizuje struktury wody, jest bardzo zdrowa. I od siebie się żegnam, jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam i do widzenia.